Dobry wieczór Państwu, Tomasz Jasina, witam bardzo serdecznie z deszczowej Turcji i od razu spieszę z małym wyjaśnieniem. Spotkanie między reprezentacjami Polski i Bośni i Hercegowiny odbywa się nie w Antalii, a w oddalonym o 30 km od tego miasta WOW Football Center, miejscowość Kundub. Podobno tu na zgrupowania przyjeżdża nawet drużyna Bundesligi Werder Brema. Ale to jest mniej istotne. Ważne jest to, że w tej chwili już na murawie pojawiły się reprezentacje Polski oraz Bośni i Hercegowiny. Drużyna złożona z graczy Orange Ekstraklasy w krajowym składzie gra dziś ostatnie międzypaństwowe spotkanie naszej reprezentacji w tym roku. W białych strojach wystąpi dziś ekipa Bośni i Hercegowiny, na czerwono reprezentacja Polski. Za chwilę hymny. Od poniedziałku 24 wybrańców z Orange Ekstraklasy Leo Benhakera przebywa na zgrupowaniu w Turcji. W środę nasi piłkarze rozegrali kontrolny mecz z młodzieżówką Antalya Spor. Wysokie zwycięstwo 9-0. Dziś mecz mający rangę oficjalnego spotkania. Oto jak prezentują się składy. Rozpocznijmy od reprezentacji Polski. W bramce z numerem pierwszym Mariusz Pawełek. Z piątką Adam Kokoszka, z numerem szóstym Michał Pazdan, z siódemką Tomasz Lisowski, z ósemką Grzegorz Bartczak, z numerem trzynastym Michał Goliński, z czternastką Szymon Pawłowski, z siedemnastką Tomasz Zachorski, z osiemnastką Jakub Wawrzyniak, z numerem dwudziestym Marcin Kuś i z dwudziestym czwartym Paweł Brożek. Rezerwowymi w polskiej ekipie Sebastian Przyrowski i Maciej Gostomski to są bramkarze oraz Łukasz Broś, Jakub Rzeźniczak, Mariusz Pawelec, Radosław Majewski, Tomasz Nowak, Piotr Kuklis, Grzegorz Bonin, Rafał Boguski, Piotr Madejski, Bartłomiej Grzelak i Dawid Nowak. Bośnia i Hercegowina w bramce z numerem pierwszym Denis Mujkic, dalej z dwójką Damir Tosunowicz, z numerem trzecim Jasmin Monrakic, z numerem czwartym George Camber, z piątką Keman Cejwanowicz, z numerem szóstym Milo Studenowicz, z siódemką Elwir Kuduzowicz, z ósemką Edin Husic, z dziewiątką Edin Adilowicz, z numerem dziesiątym Josip Lukaczewicz i z jedenastką Said Husejnowicz. Trójka tureckich arbitrów poprowadzi dzisiejsze spotkanie. Kudusi Muftuoglu jest sędzią głównym, a asystentami Bahatan Duran i Serdar Akcer. Za chwilę, proszę Państwa, początek tego spotkania. Spora ulewa nad stadionem ośrodka piłkarskiego w Kundu, ale to i tak nic w porównaniu z tym, co działo się dziś na ulicach Antalii, kiedy dojeżdżaliśmy wraz z ekipą na to spotkanie. Ulice tego dużego miasta zamieniły się po prostu w rwące potoki. Tu pada trochę mniej, ale i tak te warunki mogą mieć spory wpływ na poczynania obydwu drużyn. Z drugiej strony świetnie przygotowana płyta boiska, no i wielki zapał polskiego zespołu do tego, by przekonać Leo Benhakera, by
nie skończyło się na tym jednym powołaniu. W wyjściowej jedenastce, tej, którą dziś desygnował Leo Benhaker do gry, trzech debiutantów. Michał Pazdan z Górnika Zabrze to piłkarz z numerem 6, Tomasz Lisowski, gracz Widzewa z 7, oraz Szymon Pawłowski, piłkarz Zagłębia Lubin, numer 14. No, spora ilość kolejnych potencjalnych debiutantów czeka jeszcze na ławce rezerwowych. Jak zapowiedział trener polskiego zespołu, większość z nich zobaczymy na boisku w drugiej połowie. Ważny sprawdzian, ważny test mecz dla tych młodych w większości zawodników, którzy mają szansę, być może jeszcze nie na Euro 2008, ale podczas kolejnych eliminacji Mistrzostw Świata, czy też podczas Mistrzostw Europy w 2012 roku, stanowić o sile reprezentacji. Dziś dostają swoją szansę, no i niewykluczone, że część z tych zawodników tę szansę potrafi wykorzystać. Wszystko zależy właściwie tylko i wyłącznie od nich. Pierwsze minuty tego spotkania, na razie spokojna gra w środku pola, Mariusz Pawełek. Marcin Kuś dziś na środku obrony polskiego zespołu to, kto wie, być może ważne ogniwo naszej reprezentacji w niedalekiej przyszłości. Leo Benhaker miewał problemy z obsadzeniem właśnie tej formacji środka obrony. A teraz uwaga, szansa dla polskiego zespołu, ale w górze chorągiewka sędziego asystenta. Spalony i rozpoczną od rzutu wolnego piłkarze Bośni i Hercegowiny. Po raz pierwszy w historii gramy z reprezentacją Bośni i Hercegowiny, drużyną, która swoje występy na europejskiej arenie rozpoczęła w 1993 roku, rok po rozpadzie Jugosławii. Na razie bez wielkich sukcesów, bez udziału w wielkiej imprezie, no ale potrafią czasem napsuć sporo krwi potencjalnie silniejszym rywalom piłkarze Bośni i Hercegowiny. W ostatnich eliminacjach Euro 2008 potrafili ograć Norwegów. Oczywiście ta drużyna, którą dziś oglądamy tutaj w Turcji, to też nie jest pierwszy zespół tego kraju, no ale też jest w tej ekipie kilku zawodników, którzy dobrze rokują na przyszłość, którzy w przyszłości mogą grać w pierwszej drużynie. Michał Goliński, dobre zagranie na prawą stronę boiska, ale tracimy jednak piłkę. Dość nietypowo dzisiaj usytuowane stanowisko komentatorskie tuż obok ławki rezerwowych polskiego zespołu. Jest to może najwygodniejsze z takiego punktu widzenia przeglądu całego boiska, no ale z drugiej strony można posłuchać, jakie odgłosy dobiegają z ławki rezerwowych, co będzie starał się tutaj przekazać swoim podopiecznym Leo Benhaker. Pracowali bardzo starannie, bardzo uczciwie według słów trenerów naszego zespołu, nie tylko Leo Benhakera, ale również jego asystentów, polscy piłkarze na tym zgrupowaniu. No a ten mecz ma być próbą, ma być sprawdzianem dla naszej ekipy. Oddał tu rozpocznie drużyna Bośni i Hercegowiny na wysokości pola karnego polskiego zespołu. Tam w środku Adam Kokoszka i Marcin Kuś. Szarżował Edin Husic, ale kończy się to wszystko jeszcze jednym wrzutem z autu. Interwencja Tomasza Lisowskiego i teraz okazja do wyjścia z kontratakiem. Nie doszedł do piłki Paweł Brożek, ale już Wiślak jest przy piłce. Zagranie na prawą stronę, tam jest Szymon Pawłowski. Dobra, teraz oskrzydlająca akcja biało-czerwonych. Szansa na strzelenie pierwszego gola. Brożek, wydawało się, że wpadnie w pole karne, ale tam w ostatniej chwili zablokował go George Camber. No na takie właśnie akcje, dynamiczne, szybkie, pomysłowe, czekamy w tym spotkaniu mimo tej nie najlepszej pogody, mimo tego deszczu, który zadania nie ułatwia, wręcz przeciwnie, na pewno przeszkadza w konstruowaniu ataków, no ale z drugiej strony są to warunki jednakowe i dla drużyny Bośni i Hercegowiny, jak również dla naszego zespołu. Denis Mujkić, 24-letni bramkarz reprezentacji Bośni i Hercegowiny, rozpoczął. Trochę chaosu teraz w poczynaniach zawodników i jednej, i drugiej drużyny. Przerwana gra przez tureckiego arbitra. Był tam faulowany jeden z graczy
Bośni i Hercegowiny i już gra rozpoczęta przez George Cambera na lewą stronę, ale jest na posterunku Mariusz Pawełek. Trener Andrzej Dawidziuk, z którym też rozmawiałem przed tym spotkaniem, chwalił wszystkich naszych bramkarzy. Mówił, że pracowali niezwykle solidnie. Zresztą takie odgłosy, takie echa dobiegały z naszego obozu niemal przez cały czas trwania tego tureckiego zgrupowania, które tym właśnie meczem z Bośnią i Hercegowiną się kończy. Szkoda, że trochę pogoda popsuła dzisiaj szyki zawodnikom, no ale z drugiej strony to są warunki, w jakich czasem przychodzi grać piłkarzem. Pawełek do Lisowskiego, Tomasz Lisowski, Widzew Łódź, wcześniej Górnik Łęczna. Dobre teraz rozegranie dwójkowej akcji między Wawrzyniakiem i Zachorskim. Ale poradzili sobie bośniacy, chociaż pressing Lisowskiego przynosi efekt, bo to my jesteśmy wciąż przy piłce. Wawrzyniak walczący nieustępliwie, ale nie udało się w tym przypadku naszemu zawodnikowi wywalczyć rzutu rożnego. Michał Goliński, Michał Pazdan w środku boiska, przed nimi Tomasz Zachorski, Wawrzyniak z lewej strony, Pawłowski z prawej, no i Paweł Brożek, liderujący klasyfikacji strzelców Orange Ekstraklasy po 17 meczach, 12 trafień Pawła Brożka, który choć nowicjuszem w kadrze nie jest, bo przecież był powoływany już przez Pawła Janasa, zagrał w dwóch meczach, co prawda jako zawodnik wchodzący na niemieckim mundialu, ale jakoś nie może wywalczyć sobie na stałe miejsca w narodowej drużynie. Kto wie, czy to nie jest właśnie jedna z ostatnich szans dla tego zawodnika na to, aby się wreszcie pokazać, na to, aby po dobrym ligowym sezonie udowodnić, że także w reprezentacji Paweł Brożek może grać na dobrym poziomie. Michał Pazdan, debiutant, ale nie przejął piłki. Szymon Pawłowski z numerem 14, kolejny bardzo ciekawy zawodnik, mający za sobą treningi w młodzieżowej szkółce piłkarskiej w Szamotułach. Obecnie gra w Zagłębia Lubin i reprezentacji do lat 21. Lisowski ambitnie do samego końca, jeszcze biało-czerwoni. No i po tej akcji Tomasza Lisowskiego będziemy wykonywać rzut rożny. Michał Goliński powoli zmierza do narożnika boiska. To on będzie wykonawcą tego stałego fragmentu. Jest tam pięciu naszych piłkarzy w polu karnym. No i może ten stały fragment gry przyniesie naszej drużynie wreszcie prowadzenie. Wycofanie piłki do Wawrzyniaka, no ale ta akcja nie przynosi nam żadnego efektu. Jeszcze Wawrzyniak walczący z Edinem Husiciem. No teraz trochę mocniej zaatakowali Polacy, to my częściej przebywamy na połowie rywala, ale z tej przewagi na razie nic nie wynika. Złe przyjęcie piłki przez Michała Golińskiego, później już gracz Zagłębia Lubin był zmuszony do faulu. No i mają teraz trochę oddechu piłkarze Bośni i Hercegowiny. W hierarchii europejskiego futbolu oczywiście Bośnia i Hercegowina plasuje się dużo niżej od naszej reprezentacji. No ale tak na zakończenie sezonu, na sprawdzenie kilku młodych graczy, to rywal bardzo dobry. Uwaga, bo teraz okazja dla biało-czerwonych. Szymon Pawłowski z prawej strony. Dobra akcja Pawłowskiego, dośrodkował Brożek. Nie przejął piłki Wiślak, jeszcze nie koniec. Jeszcze Adam Kokoszka, Goliński. Dobrze teraz krąży piłka między naszymi zawodnikami. Lisowski. Dobre zagranie do Wawrzyniaka. Wawrzyniak, dobre dośrodkowanie. No i mieliśmy fantastyczną okazję do tego, aby w tym meczu prowadzić. Jakub Wawrzyniak dośrodkował, wchodził w pole karne Paweł Brożek, no ale zobaczmy, nie zdołał odpowiednio skierować piłki. Była to naprawdę wyborna okazja do tego, aby reprezentacja Polski prowadziła w tym meczu 1-0. Ale na takie akcje oczekujemy. Takich akcji chcielibyśmy oglądać jak najwięcej w tym spotkaniu. Ale to też efekty dobrego rozegrania z pierwszej piłki w środku boiska, dobrego oskrzydlającego wyjścia Wawrzyniaka. Tam zawsze jest trochę więcej miejsca. Przy takich warunkach, takie dośrodkowania
ostre, zdecydowane, mogą przynieść naszej reprezentacji sporo pożytku. Kuś, Goliński, Pazdan, Zachorski na lewą stronę boiska, tu jest Lisowski. O, pewnym zaskoczeniem było powołanie Tomasza Lisowskiego. No, oprócz dobrych spotkań miał także przeciętne występy w drużynie Widzewa. Czasem też nie wychodził w składzie. A teraz uwaga, interwencja Denisa Mujkicza. Dobrze do tej prostopadłej piłki wyszedł Paweł Brożek. Tyle tylko, że było to trochę za mocne zagranie. I w tym przypadku Denis Mujkicz mógł pozwolić sobie na dobrą interwencję. Lisowski walczący z kapitanem rywali Edinem Husiczem. Demir Tosunowicz. Pazdan. Grzegorz Bartczak. Solidny obrońca Zagłębia Lubin. Też dostał szansę od Leo Benhakera. Wawrzyniak. Wawrzyniak, czy zdoła dośrodkować po tej akcji piłkarz Legii Warszawa? Dośrodkował Wawrzyniak, ale wybijają i to bardzo daleko piłkę w tym przypadku nasi rywale. Ale mogą się podobać te oskrzydlające akcje Jakuba Wawrzyniaka. Z drugiej strony też często pokazuje się Szymon Pawłowski. Ale największe zagrożenie na razie stworzyliśmy właśnie po akcji lewą stroną, po dobrym wejściu Wawrzyniaka, dobrym rozegraniu piłki. Szkoda, że Paweł Brożek nie skierował celnie piłki do bramki. Teraz Brożek faulowany od rzutu wolnego, rozpocznie nasza reprezentacja. No, przy takich warunkach, nawet mimo znacznej odległości, można pokusić się o dobry strzał, a są w tej drużynie zawodnicy, którzy potrafią uderzyć. Jest tam Marcin Kuś, jest również Michał Goliński. To chyba on właśnie będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Piłka odbija się jeszcze od stojących w murze piłkarzy Bośni. No i efektem znów tylko rzut rożny, tylko zarazem kolejna okazja na to, aby po stałym fragmencie gry nasza drużyna prowadziła. Znów dobrze teraz wyszedł Kuś do piłki, ale dobrze zablokowany z kolei przez obrońców rywali. Tomasz Lisowski. Faulowany Jakub Wawrzyniak. Rozpoczęliśmy od rzutu wolnego, no i teraz przydałoby się właśnie rozegranie prawą stroną, bo częściej na razie wykorzystujemy czy to Wawrzyniaka, czy Lisowskiego z lewej strony boiska, rzadziej te piłki kierowane są na prawą stronę. A Szymon Pawłowski, no jeden z podstawowych graczy reprezentacji młodzieżowej do lat 21, prowadzonej przez Andrzeja Zamilskiego, to też bardzo dynamiczny, przebojowy zawodnik, obdarzony dobrym dryblingiem, potrafiący strzelić, dośrodkować. Warto, aby w tym meczu też od swoich kolegów otrzymywał więcej piłek, bo może to się skończyć z dużym pożytkiem dla naszej reprezentacji. Na razie krąży piłka między naszymi zawodnikami. Pazdan. Goliński. Jest Bartczak z prawej strony. Zachorski. Znów wychodził teraz nasz piłkarz, to Jakub Wawrzyniak, tym razem spróbował swoich sił w środku boiska. Reklamował u sędziego faul rywala, ale na nic się to zdało, bo turecki arbiter inaczej ocenił tę sytuację. Nie przyznał rzutu wolnego dla naszej drużyny. Kokoszka. No, od kilku minut wyraźnie dominuje nasza reprezentacja, rywale nie potrafią wyprowadzić składnej akcji, choć teraz po naszym błędzie może być groźnie. No właśnie na to trzeba zwrócić uwagę. W takich momentach, kiedy wydaje się, że mamy przewagę, mamy inicjatywę, nie można pozwolić sobie na chwilę dekoncentracji, bo ta może kosztować sporo. Tym razem kończy się wszystko dobrze, spokojnie.
Bośniacy w środku, atakujący teraz Tomasz Zachorski. Fauluje. Kuduzowicz. Kokoszka i Pawełek, pewne wyjście bramkarza Wisły Kraków. O, taka interwencja jest potrzebna bramkarzowi. To właściwie pierwsza interwencja Pawełka w tym meczu, wymagająca takiego właśnie wyjścia. Teraz świetnie pas dan. Paweł Brożek faulowany. To powinna być chyba żółta kartka, choć ten mecz ma charakter towarzyski oczywiście. No ale w takich sytuacjach arbiter też powinien zdecydowanie interweniować. Paweł Brożek był faulowany. Faulującym Elwir Kuduzowicz. A nasi piłkarze za chwilę znów wykonywać będą rzut wolny. Ustawili nasi przeciwnicy dwóch zawodników w murze. No ale raczej możemy spodziewać się dośrodkowania w pole karne. Goliński i spokojnie Denis Mujkicz. No w żaden sposób takie zagranie, nawet mimo tej śliskiej murawy, nie mogło zagrozić bramkarzowi Bośni i Hercegowiny. Musić. Cały czas Leo Benhaker namawia do bliskiego podejścia do rywali, do zastosowania pressingu, do zaatakowania. Na teraz świetne zagranie Golińskiego, pędzi lewą stroną Jakub Wawrzyniak. Dobra znów okazja dla polskiej drużyny. Dobre dośrodkowanie Wawrzyniaka, jeszcze nie koniec. Jeszcze Pawłowski zamyka tę akcję i broni bramkarz Bośni Denis Mujkicz. Dobra, przeprowadzona w niezłym tempie akcja Polaków. Zakończona strzałem, co ważne, no ale teraz muszą wracać nasi piłkarze. Czyni to Paweł Brożek bardzo skutecznie, bo odzyskuje piłkę teraz Tomasz Lisowski. No na pewno w tym fragmencie gry mogą się podobać nasi piłkarze, chociaż przytrafiają się im i takie zagrania jak to Tomaszowi Lisowskiemu. Ale widać, że starają się być blisko rywala, że starają się neutralizować jego poczynania już w okolicach środka boiska. No a kiedy tylko nadarza się sposobność, wtedy kierują prostopadłe piłki do najczęściej wychodzącego lewą stroną Jakuba Wawrzyniaka. Przed rokiem, niemal w identycznym czasie, nasza reprezentacja zagrała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przeciwko właśnie reprezentacji tego kraju. Tam też było kilku debiutantów, no ale również kilku zawodników, którzy, można powiedzieć, zadomowili się w kadrze. No i to jest najlepsza wskazówka dla tych, którzy dziś występują w Turcji, że warto się starać. Zresztą Leo Benhaker często to podkreśla. Nieważne, w jakim klubie jesteś, jeśli zostałeś dostrzeżony, jeśli dostałeś powołanie, to masz również szansę walki o najwyższe cele. No i zdaje się, że takie przekonanie jednak tkwi w mentalności naszych piłkarzy, że warto próbować, bo to się najzwyczajniej w świecie opłaca. Tak jak o czym mówił trener Jerzy Engel w studiu, warto, bo ci piłkarze niekoniecznie muszą być filarami reprezentacji już na najbliższej imprezie, na Mistrzostwach Europy w 2008 roku, ale przed nami przecież eliminacje Mistrzostw Świata, później Mistrzostwa Europy, w których zagramy na pewno będąc gospodarzem tej imprezy. Zatem warto właśnie w takich meczach pokazać się z jak najlepszej strony. Ambitnie Grzegorz Bartczak podążył za piłką, teraz Michał Pazdan. Dobrze tak krąży piłka między naszymi zawodnikami. No teraz zdecydowanie powalony na murawę Szymon Pawłowski. Będziemy mieli rzut wolny. Arbiter udziela teraz reprymendy Jasminowi Morankiczowi, piłkarzowi z numerem 3, który no bezpardonowo zaatakował naszego zawodnika. Deszcz wciąż pada. No i chyba nie spodziewamy się tego, że tutaj przestanie padać. No taka jest w tej chwili pogoda w Turcji, chociaż dzisiaj w ciągu dnia było 18 stopni, było słonecznie, no ale jak na złość podczas tego meczu warunki nie najlepsze. Zbyt krótkie teraz dośrodkowanie Michała Golińskiego, ale to wciąż my jesteśmy w posiadaniu piłki, no ale w takich sytuacjach już nastąpi przesunięcie, już wraca Adam Kokoszka, który wcześniej był przygotowany na wejście przy tym rzucie wolnym. On potrafi
zamknąć akcję. Potrafi dobrze walczyć w powietrzu. Tymczasem Bośniacy. No jedna z nielicznych akcji tej drużyny ofensywnych jest z prawej strony boiska Husejnowicz, przy nim Lisowski, jeszcze kapitan zespołu Bośni Edin Husic, no ale jego uderzenie ląduje wysoko ponad poprzeczką. Wciąż bez bramek na stadionie w tureckim Kundu. Ostatni w tym roku występ naszej reprezentacji złożonej wyłącznie z piłkarzy występujących w rodzimej ekstraklasie. Kończy się ten piłkarski rok 2007. Jakże udany, zwłaszcza dwie daty utkwią nam głęboko w pamięci. 18 kwietnia, kiedy otrzymaliśmy informację, że wspólnie z Ukrainą organizować będziemy Euro 2012. No i 17 listopada, kiedy to po zwycięstwie 2-0 z reprezentacją Belgii po raz pierwszy Polacy zapewnili sobie awans do Mistrzostw Europy. Tymczasem dobrze teraz składna akcja naszych piłkarzy. Paweł Brożek źle opanował piłkę, bo mogło być bardzo niebezpiecznie. Jeszcze Tomasz Lisowski, okazja dla Polaków. Za krótko dośrodkowuje Lisowski. Decyzja dobra Michała Golińskiego, no ale wykonanie już niekoniecznie. My nie oglądamy akurat powtórki strzału Michała Golińskiego, tylko akcję w wykonaniu kapitana drużyny Bośni i Hercegowiny Edina Husicza. Od własnej bramki rozpocznie teraz Denis Mujkić. Stworzyli nasi piłkarze kilka sytuacji, zwłaszcza te dwie, które zaprzepaścili. Najpierw Paweł Brożek, kiedy nieczysto trafił w piłkę, no i później Szymon Pawłowski, którego strzał obronił właśnie Mujkić. To były dobre okazje do tego, aby nasza reprezentacja objęła w tym meczu prowadzenie. No ale wciąż jest 0-0, chociaż niektóre z akcji Polaków na pewno mogą się podobać. Starają się często, co jest zresztą słuszne w takich warunkach, grać z pierwszej piłki na dwa kontakty nasi piłkarze, bo to może przynieść zresztą nie tylko w takich warunkach efekt. A rywale oddają kolejny strzał na naszą bramkę. Dla nas na szczęście strzał niedokładny, a próbował Josip Lukaczewicz. Paweł Brożek teraz przy ławce rezerwowych. Potrzebna jest pomoc masażystów, lekarzy naszego zespołu. Gdzieś tam w jednym ze starć ucierpiał nasz zawodnik. No ale za chwilę wszystko powinno być w porządku i współlider razem z Markiem Zieńczukiem klasyfikacji strzelców polskiej ekstraklasy. 12 goli zdobytych w 17 meczach do tej pory, a rozegranych już na boisko wróci. Goliński. Kuś na prawą stronę do Bartczaka. Bartczak znów dostrzegł wychodzącego Szymona Pawłowskiego, ale dobrze zorientował się w tym wszystkim Studenowicz. Kiedy są naciskani nasi rywale, wtedy w taki dość chaotyczny sposób starają się wybijać piłkę. To właśnie przynosi teraz efekt, ten pressing polskiego zespołu. Nie radzą sobie z wyprowadzeniem, no ale to w dużej mierze właśnie dzięki temu, że nasi piłkarze są blisko, że atakują, że starają się szybko odzyskać piłkę. Bartczak do Pawłowskiego. Dwóch piłkarzy Zagłębia Lubin. Na prawej stronie w ogóle trzech zawodników Zagłębia w składzie, trzech Wiślaków także. Dwóch piłkarzy Górnika Zabrze. Mówię tu oczywiście o tej jedenastce, która jest w tej chwili na boisku. Teraz wydawało się, że będą mieć okazję nasi rywale. No grają też w sposób bezpardonowy, kiedy trzeba, zdecydowany wślizg. To pomogło im teraz odzyskać piłkę. Dobrze Marcin Kuś, jest okazja do rozpoczęcia szybkiego kontrataku. Goliński dostrzegł Pawła Brożka. No on lubi właśnie wychodzić na takie sytuacje, kiedy może się rozpędzić, chociaż teraz to podanie za długie. No trochę też przeszkodziła ta śliska murawa, no ale to też jest sposób na to, by rozwiązać akcje ofensywne. Tym bardziej, że Paweł Brożek obdarzony naprawdę
dużą szybkością potrafi te biegowe pojedynki z obrońcami rywali wygrywać. Pazdan. Jeden z trójki debiutantów w wyjściowej jedenastce naszego zespołu. No ale na swój debiut, proszę Państwa, czeka jeszcze 10 piłkarzy, którzy są na ławce rezerwowych w dzisiejszym spotkaniu. Czy wszyscy wystąpią, tego nie wiemy, ale na pewno kilku z nich wpisze się w statystyki polskiego futbolu, nawet jeśli to będzie występ pierwszy, a zarazem ostatni, czego oczywiście żadnemu z tych zawodników nie życzę. Adam Kokoszka i Mariusz Pawełek spokojnie asekurował teraz jeszcze piłkę środkowy obrońca Wisły Kraków. Tymczasem Brożek, no mają sporo problemów z nim obrońcy reprezentacji Bośni, no ale teraz podwojone krycie. Udało się ograć pierwszego, nie udało drugiego Pawłowi Brożkowi, ale na plus trzeba zapisać, że bardzo często próbuje, że jest aktywny. No ale czekamy również na bramkę w tym spotkaniu. Pazdan. Zachorski. Blisko teraz naszych zawodników, rywale, no staramy się ich troszeczkę rozciągnąć, tak aby można było wprowadzić akcję. Zachęcające wejść dla Adama Kokoszki, no ale ten nie zdecydował się na wejście ofensywne. Jest z lewej strony boiska Wawrzyniak, teraz Goliński. Goliński, Brożek. Twardo walczący, to nie było najlepsze rozwiązanie tej akcji. Raczej powinniśmy szukać akcji oskrzydlających. Teraz Kuś. Spokojnie, Marcin Kuś. Brawa dla obrońcy Kolportera Korony Kielce. Wybija piłkę poza boisko Lukaczewicz. I rozpocznie Grzegorz Bartczak. Pierwszy mecz oficjalny przeciwko reprezentacji Bośni i Hercegowiny, chociaż o czym już mówił i Dariusz Pakowski, o czym mówiłem na początku tego spotkania, obie drużyny to nie są tak na dobrą sprawę pierwsze reprezentacje, to jednak to spotkanie ma oficjalny charakter, będzie zapisane w statystykach jako mecz międzypaństwowy, mecz oficjalny. A warto byłoby tę statystykę spotkań przeciwko Bośni i Hercegowinie rozpocząć od zwycięstwa. Przed rokiem, kiedy nasza kadra pojechała do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wygraliśmy 5-2 z drużyną gospodarzy, a zwycięstwo naszego zespołu ani przez chwilę nie podlegało dyskusji. Wtedy dobrą formą błysnął Bartłomiej Grzelak, zmieniający wówczas klub, przechodzący z Widzewa do Legii. No ale ta kariera akurat Grzelaka nie potoczyła się tak dobrze, jak mogłaby się potoczyć. To też zawodnik o bardzo dużych predyspozycjach. Niewykluczone, że w drugiej części spotkania zobaczymy go na boisku. Wawrzyniak, Lisowski. Dobrze wygląda też współpraca między tymi piłkarzami, choć teraz Wawrzyniak traci piłkę. Goliński, Kokoszka. Kokoszka dostrzegł Brożka. Paweł Brożek przepychający się tam z Edinem Husiczem. No ale nie wiem, czy w tych warunkach jest to dobre rozwiązanie akcji. Niewielka jest szansa na to, aby w takim właśnie pojedynku Brożek przyjął piłkę, aby mógł jeszcze oddać strzał. Nie popisał się teraz Denis Mujkić. I znów nasi piłkarze. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny do lat 21, z której kilku graczy występuje dziś na boisku. W poprzednich eliminacjach była o krok od wywalczenia awansu do finałowego turnieju, który odbywał się w tym roku w Holandii. Wygrała grupę, pokonując między innymi Norwegię, ale przegrała później w meczach barażowych z Czechami. Tylko 1-2 na wyjeździe u siebie, remis 1-1. No i to zamknęło drogę do najlepszej ósemki Bośniakom, a teraz nasi piłkarze. Lisowski odważnie ruszył lewą stroną, jeszcze Lisowski, ale trochę zaplątał się w tych indywidualnych akcjach piłkarz Widzewa Łódź.
ma teraz pretensje nasz selekcjoner do arbitra o to, że w tym przypadku był nasz piłkarz faulowany, no ale out już wykonany. Rozpoczęli Bośniacy, teraz nasi piłkarze starają się jak najszybciej odzyskać piłkę. Znów gra przerwana, bo tym razem nieprzepisowo Marcin Kuś. Znów prawą stroną, tym razem Pawłowski, ale dobrze tam blokują Bośniacy. Bartczak do Kusia, a ten do Kokoszki. No wybitnie defensywną taktykę przyjęli w tym meczu Bośniacy. Oni zdają sobie sprawę z tego, że są zespołem słabszym od naszej drużyny, nawet tej grającej w krajowym składzie. Stąd też nastawiają się głównie na kontrataki, na to, aby przeszkadzać, a w tych warunkach jest to z pewnością łatwiejsze, aniżeli konstruowanie ataków ofensywnych. Kamber rozpocznie grę. Trzech piłkarzy Bośni pod naszymi obrońcami. Wybija Bartczak i teraz Tomasz Lisowski i Pazdan. Okazja do rozpoczęcia akcji, no ale trochę straciliśmy tutaj czasu. Wawrzyniak do środka, do Pazdana. Był Goliński, Pazdan wybrał jednak Wawrzyniaka, nie opanował piłki legionista i teraz szansa dla rywali. No muszą uważać nasi obrońcy, bo często piłkarze Bośni kierują piłkę w stronę grającego z numerem 8 Dina Husicza. Oto właśnie Husicz raz próbował takim strzałem z dystansu zaskoczyć Pawełka. Posłał jednak piłkę wysoko nad poprzeczką, no ale trzeba na niego uważać. Teraz prawą stroną drużyna Bośni jest Tosunowicz. Dobrze teraz krąży piłka między naszymi rywalami. Nie potrafią jej odebrać nasi piłkarze. No ale na zbyt małej przestrzeni z kolei grają Bośniacy. To się tak musiało skończyć, chociaż arbiter przyznaje rzut wolny dla reprezentacji Bośni po tym wślizgu Jakuba Wawrzyniaka. A to raz jeszcze ta sytuacja. I za chwilę kapitan drużyny Bośni i Hercegowiny Edin Husic. Nie, jednak nie on. Josip Lukaczewicz rozpocznie grę naszych dzisiejszych rywali. Dwóch polskich piłkarzy, dwóch Tomaszów, Zachorski i Lisowski w murze. Występowali nie tak dawno obaj w ligowej drużynie Górnika Łęczna. Ale po degradacji tego klubu do trzeciej ligi obaj występują już w innych drużynach. Zachorski jest piłkarzem Górnika Zabrze, Lisowski Widzewa Łódź. Kiedy po raz pierwszy Leoben Hacker powoływał Tomasza Zachorskiego do kadry, odezwały się takie głosy powątpiewania, czy to jest akurat właściwy gracz Zabrza, którego powołuje się. Wszak Dawid Jarka strzelił 10 goli dla drużyny Górnika Zabrze w tym sezonie, no ale okazało się, że Zachorski całkiem udanie wprowadził się do tego zespołu. On sam oczywiście przyznaje, że ma jeszcze sporo braków. Teraz uwaga, bo okazja dla naszych rywali. Adilowicz! I dobrze teraz ustawiony Marcin Kuś. Świetnie teraz Zachorski. Okazja dla naszych piłkarzy na wyprowadzenie kontrataku. Dobre podanie na prawą stronę. Szymon Pawłowski teraz ma tylko jednego rywala. Nie udało się jednak minąć Morankicza. Nie brakuje takich twardych spięć. Widać, że to nie jest gra wybitnie towarzyska. No a efektem tego jest żółta kartka. Pierwsza w dzisiejszym meczu, którą przed chwilą arbiter pokazał naszemu piłkarzowi grającemu z numerem 6 zawodnikowi Górnika Zabrze Michałowi Pazdanowi. Adam Kokoszka nie sięgnął piłki, jest za to Husicz. No jeden z bardziej aktywnych graczy Bośni, jeśli chodzi o poczynania ofensywne, ale teraz tracą piłkę nasi rywale. Goliński ma teraz trochę swobody, Michał Goliński, ale znów nasi rywale wracają na własną połowę. Tam odpowiednio ustawieni czekają na atak polskiego zespołu, no i na okazję do kontrataku.
Ta taktyka jest dość przejrzysta. Na razie się sprawdza, bo wciąż jest 0-0, no ale to się może szybko zmienić. Barczak teraz dośrodkowywał. No i dobrze poradził sobie Tosunowicz. To drużyna Bośni i Hercegowiny rozpocznie grę od wrzutu z autu. Niewielki kameralny obiekt, na którym dziś rozgrywane jest to spotkanie. Mówiłem już Państwu, że przyjeżdżają tutaj do tego ośrodka drużyny m.in. z Bundesligi. Werder Brema przyjeżdża tu na przedsezonowe zgrupowania. Imponuje tutaj ilość boisk, które są obok tego, na którym rozgrywane jest to spotkanie. Doskonale przygotowane murawy. No, nie ma się czemu dziwić, że nawet zespoły z Bundesligi wybierają tak dobre ośrodki. Tymczasem nasi piłkarze. Goliński do Pazdana. Znów Michał Goliński. Jest z prawej strony Grzegorz Bartczak. Szymon Pawłowski. Aktywny w tym meczu, no ale często te zagrania są również niedokładne. Widać, że bardzo chce, bardzo się stara, ale nie zawsze z tych starań również coś wychodzi. Oto właśnie piłkarz Zagłębia Lubin, Szymon Pawłowski. Do tej pory w młodzieżówce, a dziś debiut w pierwszej reprezentacji Polski. No i ławka rezerwowych, jak Państwo widzą, trochę zziębnięty Leo Benhaker. Ma prawo, bo zimno zrobiło się. Jeśli w ciągu dnia, o czym mówiłem, temperatury powyżej 15 stopni do 18 dochodzące w Antalii, tak teraz kilka ledwie stopni powyżej zera. No ale troszkę deszcz jakby zelżał, to jest pocieszające, chociaż wciąż pada. Goliński. Kuś. Marcin Kuś. Teraz Zachorski. Bardzo dobrze Wawrzyniak teraz z pierwszej piłki otworzył drogę Lisowskiemu do bramki. Tomasz Lisowski próbował strzelać. I tak jak wcześniej w przypadku Michała Golińskiego, brawo za decyzję, no ale niestety już z wykonaniem było znacznie gorzej. No to mają Państwo teraz przegląd graczy rezerwowych polskiego zespołu, a to Tomasz Lisowski. Też dzisiaj często włączający się do akcji ofensywnych, szukający swojej szansy. Teraz prawą stroną Szymon Pawłowski. Pawłowski będzie mógł dośrodkować. Poradzili sobie rywale. No, trochę przypadku jest w tych obronach, w tych czasem rozpaczliwych wybijankach graczy Bośni, no ale przynosi im to na razie efekt, bo wciąż wynik 0-0. Interwencja Marcina Kusia, jednego z bardziej doświadczonych piłkarzy w tej kadrze. Marcin Kuś, 26 lat. Piłkarz, który swoją karierę rozpoczynał w Polonii Warszawa. Do Polonii Warszawa występował do 2005 roku. Później Lech Poznań. Krótki epizod w Queen's Park Rangers i w Torpedo Moskwa. No a od wiosny sezonu 2006-2007 piłkarz Korony Kielce. Teraz Bośniacy, ale niedokładnie jest Adam Kokoszka. Na razie dobrze uzupełniają się Kokoszka z Kusiem. Jeden błąd tylko w pierwszych minutach tego spotkania, który mógł ewentualnie skutkować groźną sytuacją. Na szczęście skończyło się wszystko dobrze dla polskiego zespołu. A z drugiej strony rywale zbyt często nie atakują, stąd też trochę łatwiej się gra i Marcinowi Kusiowi, Adamowi Kokoszce. No jedyne, czego moglibyśmy jeszcze od nich wymagać, to trochę większe zaangażowanie. Mimo wszystko przy takim ustawieniu rywala, przy takiej taktyce, częstsze włączanie się do akcji ofensywnej. Zachorski. Kokoszka, Kuś, z prawej strony Bartczak, Pazdan, Zachorski, bezpardonowo teraz potraktowany, mamy piłkę, no ale to było już takie rozpaczliwe, powiedziałbym, wybicie Grzegorza Bartczak.
Wybicie, które niczego nam tutaj wielkiego w tej sytuacji nie dało. A powoli zbliżamy się, proszę Państwa, do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Na pewno przewaga po stronie naszego zespołu, kilka ciekawych akcji, no ale to nie jest wciąż to, na co czekamy. Liczyliśmy, że po tym festiwalu bramkowym z młodzieżówką Antalya Spor tu też będzie sporo bramek. No na pewno pewien wpływ na to, co dzieje się na boisku, ma oczywiście ta fatalna pogoda, no ale z drugiej strony i w takich warunkach można i należy wręcz strzelać gole, może się ich zresztą w końcu doczekamy. Teraz Pawłowski do Broszka, Pazdan, Kokoszka, Goliński, ale brakuje nam szybszego rozegrania w okolicach pola karnego. Teraz dobre wyjście Pawła Broszka, okazja dla naszego zespołu. Brożek sprytnie wycofuje piłkę, jeszcze koniec akcji, wreszcie bramka. Bramka dla polskiego zespołu, którą zdobywa, zdaje się, Michał Goliński. No ale akcja przednia, można powiedzieć. Wszystko to, co ją poprzedzało. Popatrzmy raz jeszcze tu. Paweł Brożek. Ta pierwsza próba Zachorskiego nieudana, ale druga już dobra. Prowadzimy, proszę Państwa, 1-0. Oto Michał Goliński, strzelec pierwszego gola dla naszej drużyny. Popatrzmy raz jeszcze. No gdyby trafił Zachorski, pewnie byłoby 1-0. A Goliński nietypowo dla niego, bo prawą nogą. To piłkarz lewonożny, no ale w tym przypadku zdecydował się na strzał. I bardzo dobrze prawą nogą. Dzięki temu nasi prowadzą z Bośnią i Hercegowiną 1-0. No i trzeba przyznać, że na tego gola nasza drużyna zasłużyła jak najbardziej. Mieliśmy wcześniej kilka niewykorzystanych sytuacji. Dobrze, że w końcu akcja naszego zespołu przyniosła rezultat. No teraz trzeba skupić się na grze obronnej, bo rywale być może szybko będą chcieli odrobić stratę. Turecki arbiter przyznaje rzut rożny dla naszych rywali. No a w takich sytuacjach dwóch rosłych piłkarzy Bośni i Hercegowiny, Studenowicz i Cejwanowicz, są w naszym polu karnym, ale krótkie rozegranie. Trochę zagapili się nasi piłkarze, no i to mogło nas kosztować drogo. A na szczęście dla nas sytuacja niewykorzystana, ale trzeba szybko opanować sytuację, jeśli chodzi o defensywę. No szybciej muszą nasi piłkarze przede wszystkim reagować w takich właśnie sytuacjach, kiedy krótko rozgrywany jest rzut rożny. Edin Husic próbował strzelać na naszą bramkę. Na szczęście dla nas piłka nad poprzeczką. I teraz Mariusz Pawełek. Wygrany powietrzny pojedynek Tomasza Zachorskiego. Bartczak. Pawłowski. A bez kompleksów Szymon Pawłowski w tym spotkaniu. To też może być przyszłość polskiej piłki. Wawrzyniak. Kokoszka. No i teraz powinni nasi piłkarze trochę dłużej utrzymać się przy piłce, spróbować wciągnąć rywala na naszą połowę, no a wtedy poszukać prostopadłych piłek, czy to do Broszka, czy wychodzącego z lewej strony Wawrzyniaka, bądź prawej Pawłowskiego. Goliński, autor jedynego gola w tym spotkaniu. Lisowski teraz w środku boiska, ale pomylił się Tomasz Lisowski. Trzeba wracać. Kokoszka dobrze asekurował całą akcję. Piłka obok stanowiska komentatorskiego. I za chwilę drużyna Bośni i Hercegowiny rozpocznie swoją grę. Z dwójką Damir Tosunowicz. Zachorski. No, wygrywa większość tych powierzchnych pojedynków. Tomasz Zachorski jest aktywny. Oczywiście widać, że nasi piłkarze podeszli bardzo skoncentrowani do tego spotkania. To nie jest od jakieś tam zwykłe spotkanie towarzyskie. To jest mecz, w którym każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. Raz jeszcze mieli Państwo okazję obejrzenia powtórki jedynego gola, który padł w pierwszej połowie tego spotkania. Po trafieniu Michała Golińskiego reprezentacja Polski prowadzi z Bośnią i Hercegowiną 1-0. Myślę, że jest to wynik zasłużony, wynik, który oddaje przebieg rywalizacji w pierwszej połowie. Śmiem twierdzić nawet, że gdyby nasza drużyna zdobyła jeszcze jedną bramkę,
to byłby to rezultat bardziej sprawiedliwy. No ale myślę, że i tak nie mamy co narzekać. Stefan Szczepłek mówił, że nie spodziewajmy się tutaj porywającego widowiska. Porywające widowisko to nie jest, ale bardzo cieszy zaangażowanie naszej drużyny i to, że każdy z nich wierzy w swoją szansę. Do przerwy w meczu Polska-Bośnia i Hercegowina. Prowadzenie biało-czerwonych 1-0. Oddaję głos do studia. Witam Państwa po przerwie. Przed nami druga połowa tego spotkania. Meczu, który do przerwy zakończył się prowadzeniem naszego zespołu 1-0 po trafieniu Michała Golińskiego. Dwie zmiany w polskiej drużynie zobaczymy tuż po przerwie. Jak poinformował nas trener Bogusław Kaczmarek, można w tym spotkaniu będzie dokonać 6 zmian, ponieważ jest to mecz oficjalny, w związku z tym no, nie będzie rewolucji, jeśli chodzi o skład biało-czerwonych. Na razie dwie zmiany, proszę Państwa, w naszej drużynie. Pojawią się na murawie kolejni debiutanci. To raz jeszcze sytuacja, którą możemy oglądać z pierwszej części spotkania. Z numerem 4 na boisku debiutuje dziś w kadrze Mariusz Pawelec, podobnie jak i z numerem 16 Rafał Boguski. Młodzi piłkarze, ten pierwszy to etatowy gracz młodzieżówki trenera Andrzeja Zamilskiego, Rafał Boguski. Grał na Mistrzostwach Świata do lat 20 podczas finałów tej imprezy rozgrywanych latem tego roku w Kanadzie. I w tym właśnie momencie rozpoczęła się, proszę Państwa, druga połowa tego meczu. Nasi eksperci podkreślali zaangażowanie, dobrą grę polskiej drużyny. Nie mielibyśmy chyba wszyscy nic przeciwko temu, aby w drugiej połowie ta gra wyglądała podobnie, no, z jednym zastrzeżeniem. Czekamy na większą ilość bramek i może te akcje ofensywne Polaków tę większą ilość bramek przyniosą. Mariusz Pawelec na środku obrony, z kolei Marcin Kuś przesunięty na prawą stronę. Tam nie ma już Grzegorza Bartczaka, nie ma też Szymona Pawłowskiego. To właśnie tych dwóch piłkarzy zmienili odpowiednio Pawelec i Boguski. No ciekawe też, jak zareaguje teraz reprezentacja Bośni i Hercegowiny, jakie będą pierwsze minuty w wykonaniu tego zespołu. Czy zdecyduje się na to, aby zaatakować, aby spróbować powalczyć tu przynajmniej o wyrównującą bramkę, czy też przyjmie taktykę podobną do tej z pierwszej połowy, kiedy uporczywie się bronili, no i próbowali kontrataków, chociaż z mizernym skutkiem. Zmieniona zatem prawa strona naszego zespołu, ale raz jeszcze podkreślam, zwłaszcza występ Szymona Pawłowskiego, naprawdę obiecujący. Może nie jest to zawodnik na już do kadry Leo Benhakera, ale na pewno w nieodległej przyszłości może to być bardzo pożyteczny piłkarz naszego zespołu. Marcin Kuś, Mariusz Pawelec, obecnie Górnik Zabrze, wychowanek Górnika Łęczna, zresztą grywający w tym zespole pod wodzą prowadzącego wówczas drużynę Górnika Łęczna Bogusława Kaczmarka. On wchodził wtedy właściwie w świat pierwszoligowej piłki, obecnie w Górniku Zabrze. No i co ciekawe, w Zabrzu też kilku interesujących zawodników pojawiło się wraz ze znacznie większymi możliwościami finansowymi klubu. Górnik Zabrze, zasłużona jakże marka dla polskiego futbolu i to dobrze, że znajdują się inwestorzy, którzy chcą działać, którzy chcą inwestować swoje pieniądze w takie właśnie kluby z tradycją. A zresztą świadczy o tym chociażby powołania, świadczą o tym powołania dla kilku piłkarzy z Zabrza. W pierwszej połowie widzieliśmy na boisku i wciąż oglądamy Michała Pazdana i Tomasza Zachorskiego. Na ławce rezerwowych jest jeszcze Piotr Madejski. Mariusz Pawelec już pojawił się na boisku, zatem dzisiaj 3 Zabrzan. Na razie oglądaliśmy na murawie przed szansą debiutu. Jeszcze kto wie, być może również Piotr Madejski. Teraz nasi rywale, ale bardzo dobrze ustawiony Kokoszka i od razu z pierwszej piłki do Wawrzyniaka. Ta gra z pierwszej piłki, bardzo ważna w takich warunkach, bo gra, która może przynieść wymierną korzyść, czego zresztą dowiedli nasi piłkarze wtedy, kiedy do siatki rywali trafił Michał Goliński. Znów zaczyna coraz mocniej padać. No już nie ma dziś co liczyć na to, że będzie
lepiej, jeśli chodzi o pogodę, że przestanie tutaj padać. Zdaje się, że do końca meczu nasi piłkarze są skazani właśnie na taką aurę. Zachorski. Ale w pierwszej części meczu nie przeszkadzało to specjalnie naszym zawodnikom w skonstruowaniu kilku ciekawych akcji. W dobrej, pełnej zaangażowania grze, może więc w drugiej połowie będzie podobnie. Kuś. Doskonałe teraz rozegranie z prawej strony boiska. Ruszył Marcin Kuś odważnie. Dobre wejście już jest. Marcin Kuś w polu karnym. Wielkie brawa za akcję. Zresztą słychać było tutaj z ławki rezerwowych okrzyki brawo, brawo, bo właśnie o to chodzi. Akcje oskrzydlające rozgrywane z pierwszej piłki stanowią bardzo duże zagrożenie dla rywala, a tak dziś starają się grać nasi piłkarze. Nie zawsze to jeszcze wychodzi tak, jak tego wszyscy oczekują, no ale z drugiej strony ważne, że nasi piłkarze próbują, że starają się, to o czym mówili nasi eksperci w studiu, powielać grę tej pierwszej drużyny, grać w takim stylu, no zresztą tego wymaga od nich Leo Benhaker i to jest warunek tego, że ci zawodnicy są w kadrze, są do niej powoływani. Teraz dobry powrót Michała Pazdana, nie dochodzi piłka do wychodzącego z lewej strony Eldina Adilowicza. Mariusz Pawelec. Spokojnie teraz nasi obrońcy. Nie ma dobrych wieści, jeśli chodzi o pogodę. Przed chwilą dość mocno zagrzmiało. Aby tutaj nie było tylko jakiejś ulewy. Mówiłem Państwu o tym, że dziś w Antalii oddalonej o około 30 km, no prawdziwa burza deszczowo-gradowa, rwące potoki na ulicach. No tu na szczęście ten deszcz aż tak mocno nie pada, co nie znaczy, że nie utrudnia zadania zawodnikom. Rozpoczynają Bośniacy. Dziś jeszcze niczym specjalnym nie zdołali zaskoczyć naszej drużyny. Przypomnę, że to olimpijska reprezentacja tego kraju. Pierwsze oficjalne spotkanie między tymi reprezentacjami. Goliński. Spokojnie do Pawelca. Teraz Boguski do środka, robiąc miejsce z prawej strony właśnie Marcinowi Kusiowi. Ale tu nie można sobie pozwolić na stratę. Kuś. Goliński. Dobra technika. Dobrze panuje nad piłką Michał Goliński. Pazdan. Kokoszka. Prostopadłe zagranie do Wawrzyniaka. Dobrze teraz nasi piłkarze. Długo są przy piłce. Paweł Brożek. No i to powinna być żółta kartka, jeśli w pierwszej połowie Michał Pazdan został napomniany przez arbitra. Tak jest i tym razem. Żółta kartka dla gracza Bośni i Hercegowiny, dokładnie dla Kenana Cejwanowicza, grającego z numerem 5. Oto właśnie ten zawodnik. No i będzie okazja, rzut wolny z takiej odległości, to jest zawsze okazja. Jeśli nie do oddania strzału, to do dobrego dośrodkowania. Jest tam Michał Goliński. Goliński już ustawił piłkę. Był Tomasz Zachorski, jeszcze nie koniec, trochę nieporozumienia między piłkarzami Bośni. Lisowski, ryzykownie, ale szczęśliwie piłka już u naszego bramkarza. Mariusz Pawelec i Tomasz Lisowski. Znów przerywa grę turecki arbiter. Boguski, Kuś z pierwszej piłki. Jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze Paweł Brożek. Dobrze teraz zastawiał piłkę Brożek. Boguski i Kuś. No z dużym animuszem rozpoczął drugą połowę Marcin Kuś. W pierwszej części dobra współpraca z Adamem Kokoszką na środku obrony. Teraz stara się często włączać w akcje ofensywne z prawej strony. Stara się współpracować z Rafałem Boguskim. Dobrze na razie ci dwaj zawodnicy się asekurują, kiedy Kuś wchodzi do przodu. Wtedy Rafał Boguski pamięta o tym, że trzeba pozycję swojego nieco starszego kolegi zasekurować. Zachorski. Boguski, Goliński. Kuś. Teraz częściej prawą stroną próbują nasi piłkarze.
Mariusz Pawelec, Michał Pazdan. Adam Kokoszka. A dobre, teraz rozgrywanie piłki, ale nie przesuwamy się z tą akcją do przodu. Czekają nasi piłkarze na Bośniaków, a ci niezbyt ochoczo podchodzą na naszą połowę. Coraz bardziej nasiąknięta murawa boiska. Teraz Brożek do Wawrzyniaka. Wawrzyniak jeszcze do środka, do Zachorskiego. Szansa dla polskiego zespołu, ale dobre teraz wyjście bramkarza reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Denis Mujkić interweniuje z małym szczęściem, ale jednak skutecznie. Dobre wejście Tomasza Zachorskiego. Goliński stara się rozdzielać piłki. Michał Goliński stara się dogrywać je do wychodzących, czy to z prawej, czy tak jak teraz z lewej strony Tomasza Lisowskiego. Ale nie zawsze są to podania dokładne, chociaż dziś na pewno Michał Goliński stara się być takim zawodnikiem kreatywnym, piłkarzem, który może coś wnieść do zespołu właśnie w grze ofensywnej. No zresztą takie są jego zadania w tym spotkaniu, stąd też trudno się temu akurat dziwić. Teraz Bośniacy i dobrze do spółki Pawelec z Pawełki. Na razie dwie zmiany. Przypominam, że limit 6 zmian w dzisiejszym spotkaniu. Tylu piłkarzy mogą wprowadzić trenerzy obydwu drużyn. Nie są w stanie nam odebrać piłki na naszej połowie. Bośniacy na razie nie zdecydowali się na jakiś zdecydowany atak. Przegrywają 0-1, wynik ustalony w pierwszej połowie po golu Michała Golińskiego. Wydawało się, że zaczną drugą część meczu z większym animuszem, ale wszystko wróciło do normy, chociaż na razie jeszcze w tej części spotkania takiej dobrej, oskrzydlającej akcji naszych piłkarzy nie zobaczyliśmy. Jedna, która mogła przynieść nam korzyść, ale trochę szybszy od Tomasza Zachorskiego był Denis Mujkić. Lisowski, Wawrzyniak, dobrze współpracujący ze sobą w pierwszej połowie zawodnicy. Teraz Tomasz Lisowski fauluje. Przerywa grę turecki arbiter, pan Kudusi Muftuoglu jest sędzią głównym dzisiejszego spotkania. A to Tomasz Lisowski, który w tej sytuacji zdaniem arbitra faulował. Podniósł się już Eldin Adilowicz. Nie dostrzegłem żadnej zmiany w ekipie Bośni i Hercegowiny, zatem w tym samym składzie rozpoczęli nasi rywale drugą część spotkania. Nie stworzyli sobie zbyt wielu sytuacji w pierwszej połowie, a teraz nieporozumienie w szeregach obrony naszego zespołu. Na szczęście niespożytkowane przez Bośniaków. Paweł Brożek też walczący tutaj z przodu, teraz Zachorski minimalnie spóźniony, choć ruszył dobrze do piłki Tomasz Zachorski, do niego nie można mieć pretensji. Gubią się Bośniacy przy takich zagraniach. Marcin Kuś, wraca Boguski, teraz pożyteczny w tej akcji, to on odebrał piłkę. Mariusz Pawełek. Pięćdziesiąta ósma minuta meczu. Wciąż 1-0 prowadzą biało-czerwoni z Bośnią i Hercegowiną. No a Bośniacy nie mogą w tej drugiej połowie przedostać się w okolice naszego pola karnego. Jedno dość przypadkowe, zablokowane dośrodkowanie. No ale to nie jest przemyślana, rozpoczęta i zakończona akcja. Tymczasem teraz okazja dla naszych zawodników. Popędził lewą stroną Wawrzyniak. To on dośrodkowywał, ale za krótko. No i teraz Mariusz Pawelec. I w takiej sytuacji, kiedy piłka skierowana była w środek boiska, asekurował Pawelca także Kuś.
Adam Kokoszko, gdzieś tam wysunięty z przodu, stąd też bardzo dobre teraz zachowanie piłkarza Korony Kielc. Spokojnie Kuź do Pawełka i mamy teraz czas na to, by rozpocząć akcję. Nie zmieniają specjalnie swojej taktyki, chociaż teraz większa część zawodników Bośni i Hercegowiny na naszej połowie. Z przodu tylko Paweł Brożek, no i okrzyki z ławki rezerwowych. Piłka, piłka. Chodzi o to, aby nasi zawodnicy, tak jak w pierwszej części, spróbowali gry na jeden kontakt, na dwa. Teraz Paweł Brożek, jest w środku Boguski, jest również Zachorski, poczekał trochę Brożek. Jeszcze Wawrzyniak, uwaga, pośliznął się jednak Jakub Wawrzyniak w tej sytuacji. Może lepszym rozwiązaniem byłoby jednak dośrodkowanie, ale to już historia. Teraz muszą nasi piłkarze wracać, bo Bośniacy, choć nie oszałamiają nas tutaj swoimi umiejętnościami, to jednak też przy takich warunkach atmosferycznych mogą być groźni. Tymczasem Boguski teraz dobrze ruszył środkiem. Szkoda tylko, że środkiem, bo tam największe zagęszczenie obrońców Bośni i Hercegowiny. Aktywnie rozpoczął tę część gry Boguski. Teraz przejęcie Wawrzyniaka. Paweł Brożek jest w środku. Okazja wyśmienita. No i proszę Państwa, czy to będzie czerwona kartka? Brożek wychodził sam na sam. No i słuszna decyzja tureckiego arbitra. Gdyby nie to, że został zatrzymany nieprzepisowo, pewnie cieszylibyśmy się z drugiego gola. No a w tej sytuacji nie ma wątpliwości, turecki arbiter. Czerwona kartka dla obrońcy Bośni i Hercegowiny. No i popatrzmy. No właśnie, przytrzymywany zdecydowanie Paweł Brożek. Numer 6 w ekipie Bośni i Hercegowiny, Mijo Studenowicz. 22-letni piłkarz występujący na co dzień w Kroacji Zagrzeb. Osłabia swój zespół. No i jest to okazja dla polskiej drużyny. Do końca spotkania pół godziny. Sporo czasu na to, aby w takich warunkach i przy przewadze jednego zawodnika pokusić się o zdobycie kolejnej goli. Czy już teraz, po tym rzucie wolnym, odległość od bramki niewielka, piłka tuż za linią pola karnego. Jest tam Brożek, jest także Goliński, jest Wawrzyniak. Każdy z tych piłkarzy potrafi mocno uderzyć. Tyle, że Wawrzyniak i Goliński lewą nogą. Może więc na strzał zdecyduje się Paweł Brożek. Jeszcze jakieś przepychanki w murze między zawodnikami. Paweł Brożek, no chyba zbyt nonszalancko jednak podszedł do tego rzutu wolnego. Może przy tych warunkach, przy tym padającym deszczu, przy śliskiej murawie należało uderzać obok muru, tak by piłka jeszcze skozłowała przed bramkarzem, nabrała takiego poślizgu. Może byłoby to korzystniejsze rozwiązanie, no ale nie ma co tego rozpamiętywać. Mamy rzut rożny i kolejną okazję do tego, by strzelić drugą bramkę w tym spotkaniu. Tym razem od własnej bramki rozpoczną nasi rywale. Marcin Kuś był tym, który jako ostatni dotknął piłki. No dobra sytuacja polskiego zespołu. Czerwona kartka dla rywala to jest zawsze taki moment, który można i właściwie należy wykorzystać. To jest też okazja do tego, aby przy takiej grze na jeden, na dwa kontakty zyskać przewagę, aby szybciej przemieszczać się w okolice pola karnego rywala. No na pewno Bośniacy teraz już skupią się wyłącznie na obronie. Teraz szansa Wawrzyniak. Próbował do Brożka. Goliński faulujący. No i wzywa do siebie kapitana drużyny Bośni, czy też Tomasza Zachorskiego. Nie. Michał Goliński, który faulował w tej akcji, napomniany przez sędziego. Wydawało się, że arbiter chce najpierw napomnieć Bośniaka, który tam dość stanowczo protestował i domagał się żółtej kartki dla naszego piłkarza. A wiadomo, że w takich sytuacjach sędziowie mają prawo, by takiemu zawodnikowi pokazać żółtą kartkę. No ale chyba bardziej rzeczywiście sprawiedliwym rozwiązaniem w tym przypadku akurat żółta kartka dla naszego zawodnika, który wcześniej faulował. Edin Husic, kapitan drużyny Bośni i Hercegowiny, no jeden z wyróżniających się piłkarzy tego zespołu. Ale dziś niewiele jest w stanie zdziałać. Jego partnerzy z zespołu nie prezentują po prostu takiej klasy, a oprócz tego
Polacy zaskoczyli na pewno Bośniaków dobrze zorganizowaną grą, zwłaszcza w pierwszej połowie wyglądało to naprawdę dobrze. Teraz trochę się pogorszyły warunki na boisku. Przekłada się to nieco na poczynania naszych zawodników, chociaż jeszcze, tak jak powiedziałem, sporo czasu do zakończenia tej części gry. Przygotowany do zmiany w drużynie Bośni i Hercegowiny Emir Hadzicz. 23-latek z Żelezniczara Sarajewo, a wejdzie na boisko w miejsce Saida Husejnowicza. Husejnowicz to jeden z młodszych piłkarzy, 19-latek w tej drużynie. Pierwsza zmiana, której dokonał trener drużyny Bośni i Hercegowiny. Goliński do Lisowskiego. Z przodu Brożek, obok niego Zachorski. Ale teraz trochę za wolno przemieszczają się nasi piłkarze. Może szybciej trzeba rozegrać piłkę, może trzeba bardziej zdecydowanie wyjść. W takiej sytuacji, kiedy mamy przewagę liczebną, można to wykorzystać. Goliński. Do Tomasza Lisowskiego. Ten do Zachorskiego. Zachorski sprytnie. Uwaga, szansa dla polskiego zespołu. Ale zablokowane dośrodkowanie Wawrzyniaka. Będziemy wykonywać za chwilę rzut rożny. Jeszcze nie doczekaliśmy się w tym spotkaniu takiego rzutu rożnego, który przyniósłby nam wyraźną korzyść, no, który przyniósłby nam przede wszystkim bramkę, no, ale nie było nawet sporego zamieszania pod bramką rywala. Może właśnie ten moment przyszedł teraz, krótko rozegrany ten rzut rożny. Wawrzyniak na zamykającego akcję Adama Kokoszkę. Jeszcze jest Pazdan, Pazdan. Tomasz Zachorski, dobre panowanie nad piłką, świetne teraz podanie na prawą stronę do Kusia, jest Kuś. Dostrzeg Boguskiego, Boguski zdołał dośrodkować, trochę jednak zbyt krótko, ale dobra znów akcja prawą stroną boiska. Szkoda tylko, że nie doszła piłka do żadnego z naszych zawodników znajdujących się w polu karnym. No musi uważać na takie sytuacje Mariusz Pawełek. Przy takim deszczu, przy takiej śliskiej murawie piłka potrafi wyczyniać różne cuda. Tymczasem Kuś no, zasmakował w tych akcjach ofensywnych prawą stroną. Teraz był faulowany Marcin Kuś. Będziemy za chwilę świadkami rzutu wolnego dla naszej reprezentacji. Michał Goliński, dochodząca lewą nogą piłka do bramki zapewne, a może spróbuje bezpośredniego strzału. To się za chwilę wszystko wyjaśni. Tylko jeden gracz drużyny Bośni i Hercegowiny w murze. Ustawia właśnie tego zawodnika bramkarz. No przesadził teraz trochę Goliński. Za mocne to zagranie. Mają trochę oddechu piłkarze Bośni i Hercegowiny. Będą, proszę Państwa, kolejne zmiany w polskim zespole. Okres takiej mało ciekawej gry teraz, no ale drużyna Bośni nie jest w stanie tutaj zaatakować bardziej zdecydowanie. Zresztą w takiej sytuacji, kiedy już straciła ukaranego czerwoną kartką piłkarza, ciężko jest rywalowi zaatakować odważniej, bo ta przewaga liczebna jednak robi swoje. Niedokładnie teraz Polacy lewą stroną. Jakub Wawrzyniak też. Bardzo dobre dośrodkowanie w pierwszej połowie, po którym Paweł Brożek mógł strzelić gola. A w drugiej jeszcze nie oglądaliśmy podobnego zagrania. Chociaż też stara się, to jednak bardziej widoczny z prawej strony boiska Marcin Kuś. Teraz uwaga, Paweł Brożek dostrzegł wchodzącego Zachorskiego, ale nie było to dokładne zagranie. Proszę Państwa, trzy zmiany będą w polskim zespole. Za chwilę na boisko wejdą Bartłomiej Grzelak z numerem 21 i dwóch kolejnych debiutantów. Z numerem 9 Radosław Majewski i z 11 Piotr Kuklis. Ci dwaj ostatni to gracze młodzieżówki trenera Andrzeja Zamilskiego, a Radosław Majewski to odkrycie roku.
redakcji tygodnika Piłka Nożna. Nie tak dawno, tuż przed wyjazdem na zgrupowanie, odebrał laur właśnie za dobrą postawę w sezonie w roku 2007. No a dziś 15 grudnia ma szansę zadebiutować w pierwszej reprezentacji Polski. Gracz Groklinu, Grodzisk Wielkopolski. Oprócz niego na boisko Bartłomiej Grzelak, który zmienia Michała Golińskiego. A oprócz Golińskiego boisko opuszczają też Paweł Brożek i Michał Pazdan. 5 zmian zatem już w polskiej drużynie. Kolejni nowi piłkarze, teraz błąd Pawełka. No i ta niefrasobliwość może nas sporo kosztować. Uwaga! Broni Pawełek, naprawiając swój błąd. No ale tak grać nie można. Bardzo łatwo roztrwonić dorobek zespołu poprzez takie błędy. No i na to trzeba zwrócić uwagę. Trochę nam to zagranie umknęło. Skupiliśmy się na tych zmianach dokonanych przez trenera Leo Benhakera, ale rzeczywiście to jest ostrzeżenie. W ten sposób na pewno grać nie można, bo wciąż prowadzimy tylko 1-0. No i każda taka sytuacja może niestety przyczynić się do tego, że ten wynik może być już mniej korzystny dla naszego zespołu. Mówiłem o Radosławie Majewskim. Kreatywny zawodnik, dobrze wyszkolony technicznie. Na pewno jeszcze drobnym minusem są warunki fizyczne, często nie pozwalające nawiązać takiej bezpośredniej walki z rywalem, no ale nadrabia to techniką, inteligencją piłkarską. Piotr Kuklis to też bardzo przebojowy piłkarz, dobrze spisujący się w meczach reprezentacji do lat 21, też potrafiący dobrze dośrodkować, włączyć się do akcji ofensywnej, strzelić. No a o walorach Bartłomieja Grzelaka mogliśmy się przekonać chociażby w ubiegłym roku, w grudniu, kiedy to strzelił 3 gole dla naszej reprezentacji w meczu przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim. Ostatnio jednak Grzelak na pewno nie miał dobrego, udanego sezonu, tym bardziej więc cieszy to powołanie, bo z jednej strony potwierdza, że Leo Benhaker wierzy w jego możliwości, w jego potencjał. No to jest bardzo ważne dla zawodnika, bo to jest sygnał płynący od trenera, że mimo nie najlepszej postawy w lidze, mimo słabszych momentów, to jest wciąż zawodnik, na którego polska reprezentacja może w przyszłości liczyć. Kuklis na prawą stronę do Boguskiego. Boguski dobrze ruszył. Teraz bezpardonowo powstrzymany Rafał Boguski. No, dziwię się trochę zawodnikowi Bośni i Hercegowiny, który pokazywał w tym przypadku, że nic nie było. Żółta kartka będzie dla gracza Bośni i Hercegowiny, a napomniany nią zostaje przez arbitra Elwir Kuduzowicz. Kolejny rzut wolny dla naszej drużyny. 72. minuta meczu. No i chyba czas najwyższy na to, aby powiększyć tę bramkową przewagę. Może teraz, może właśnie po tym rzucie wolnym, chociaż cała drużyna Bośni wraca na własne pole karne, aby bronić teraz tego wyniku. Uwaga! Dośrodkowywał właśnie Radosław Majewski, a próbował Marcin Kuś. No, zasmakował dziś w grze ofensywnej Marcin Kuś. W pierwszej połowie trochę przywiązany do tej części boiska, na której skupiała się nasza gra obronna. W drugiej, dzięki temu, że zszedł na prawą stronę, ma więcej możliwości ofensywnych, ma więcej możliwości wejścia, no i stara się to wykorzystywać. Denis Mujkic rozpoczyna, a w drużynie Bośni i Hercegowiny też zmiana na boisku z numerem 16. Vlado Karalic, który zmienił Ejdina Adilowicza. Ale w drużynie Bośni i Hercegowiny ci nowi wprowadzeni przez trenera tej drużyny zawodnicy na razie niczego wielkiego do gry nie wnoszą. Albo Guski do Grzelaka, ten jednak dobrze uprzedzony przez Kuduzowicza. Przypomnę, że już od kilkunastu minut nasza reprezentacja gra z przewagą jednego zawodnika.
Czerwona kartka dla piłkarza Bośni i Hercegowiny. No ale tej przewagi wciąż nasi zawodnicy nie potrafią zamienić na choćby jednego gola. Kilka zmian, już pięć w sumie w naszym zespole. Ale od pewnego czasu już nie potrafimy stworzyć poważnego zagrożenia. Kilka dośrodkowań zablokowanych, kilka wejść, tak jak ostatnio Kusia po tym rzucie wolnym. Ale to nie są klarowne, czyste sytuacje wypracowywane, tak jak w pierwszej połowie po akcjach ze skrzydła. Wawrzyniak, ale już jest przy nim obrońca Bośni. Teraz Zachorski, Grzelak. No, wydawało się, że przejmą piłkę nasi zawodnicy. Mariusz Pawelec, faulujący w tej akcji. No, na pewno nie można pochwalać fauli w piłce nożnej, ale w tym przypadku to zagranie Pawelca opóźniło akcję Bośni i Hercegowiny. Znaczne oddalenie od naszej bramki. No, dzięki temu rywale już od nowa muszą swoją akcję konstruować. Wraca teraz Boguski za Morankiczem. Bośniacy rozpoczną od wrzutu z autu. Znów rozpadało się na dobre nad Kundu. Grzelak, dobrze teraz wreszcie z pierwszej piłki. Majewski sprytnie do Kuklisa. Jest okazja do wyprowadzenia kontrataku, bo Bośniacy też dość w takim nieładzie wracali teraz na swoją połowę, ale chorągiewka sędziego w górze. Słusznie Bartłomiej Grzelak był na pewno w tej sytuacji na spalonym. Teraz nasi rywale mieć będą okazję, chociaż odległość od bramki znaczna, to w tej sytuacji Kuś faulował. Sporo metrów do bramki Mariusza Pawełka. No ale z tej odległości, przy takich warunkach, w strugach deszczu, przy śliskiej murawie, wszystko się może zdarzyć. Dlatego i Pawełek, i jego partnerzy muszą być maksymalnie skoncentrowani. Dwóch piłkarzy w murze. Znów kapitan Edin Husic. Husic. No i przechodzi piłka obok naszej bramki po odbiciu się od pleców jednego z naszych graczy. Będzie rzut rożny dla rywali. Ale ta sytuacja tylko potwierdza, że w takich warunkach trzeba być skoncentrowanym, trzeba być skupionym od początku do końca meczu. Stawiają teraz nasi piłkarze blok obronny. No tu trzeba bardzo uważać przy takich dośrodkowaniach, bo tam wszystko może się wydarzyć. Na szczęście dla nas kończy się to teraz wybiciem piłki przez Damira Tosunowicza. Trochę siadło tempo gry w drugiej połowie, nie ma co ukrywać. To jest nieco inna gra niż w pierwszej części spotkania. No ale może jeszcze nie koniec w tym meczu dobrej gry naszych piłkarzy. Zachorski. Zachorski wybrał Majewskiego. Jest Radosław Majewski na środku boiska. Dobrze na lewo do Lisowskiego. Lisowski ma tam sporo swobody, ale tuż obok siebie Wawrzyniaka. Trochę dublują się teraz ci dwaj zawodnicy. Zachorski. Kuklis, uwaga, Wawrzyniak, szansa dla polskiego zespołu. Bardzo ładna wrzutka w pole karne, dobre wejście Jakuba Wawrzyniaka. No wreszcie taka akcja z pierwszej piłki, która no trochę nas tutaj rozgrzała. Szkoda tylko, że o właśnie po tym zagraniu Wawrzyniaka piłka przeszła obok słupka. Ale właśnie takich rozwiązań trzeba jeszcze próbować, trzeba szukać w tym spotkaniu. Po raz kolejny podkreślam tą grę z pierwszej piłki, która w tych warunkach jest naprawdę optymalna, która przyniosła już korzyść polskiemu zespołowi w tym meczu, ale która może jeszcze sporo wnieść. Zmiana kolejna w ekipie Bośni i Hercegowiny. Opuści boisko grający z numerem 10 Josip Lukaczewicz, a w jego miejsce z 15 Hans Handzic, piłkarz mistrzowskiej drużyny Bośni i Hercegowiny FK Sarajewo, chociaż po rundzie jesiennej ekstraklasy w tym kraju Sarajewo na 6. miejscu pierwszoligowej tabeli.
Mariusz Pawełek na lewo do Lisowskiego. Majewski. W środku boiska Radosław Majewski, teraz Mariusz Pawelec, znów piłkarz Groklinu. On potrafi naprawdę dokładnie obsłużyć swoich partnerów z przodu, chociaż teraz Majewski troszeczkę cofnięty. Teraz Grzelak do Zachorskiego. No chyba z większym zdecydowaniem powinien mimo wszystko przystąpić do spotkania Radosław Majewski. Tak jak chociażby teraz Piotr Kuklis, choć traci piłkę. To Sunowicz dobrze jednak blokują teraz Polacy. I Majewski. Dobrze. Na lewą stronę do Wawrzyniaka, no ale znów bez takiego większego tempa ta akcja, znów wstrzymana. Nawołują nasi trenerzy z ławki o przytrzymanie piłki, aby w tych warunkach nie biegać za nią, aby to rywale cały czas musieli biegać za piłką, aby odzyskać. Majewski. Ale przydałoby się również przy okazji, aby ta akcja przesunęła się troszeczkę do przodu, aby w okolicach pola karnego spróbowali nasi piłkarze szybciej rozegrać akcję. Tymczasem tracimy w środku i teraz okazja dla rywali. Usić. Za daleko od piłki teraz Bartłomiej Grzelak, aby zdążyć i pokonać Denisa Mujkicza. Czas upływa jeszcze, proszę Państwa, 10 minut do zakończenia tego meczu. 1-0 prowadzi nasza reprezentacja z Bośnią i Hercegowiną, autorem jedynego jak do tej pory gola w tym spotkaniu, Michał Goliński. Michał Goliński, którego już na boisku nie ma, ale są pozostali zawodnicy. I będzie jeszcze jeden, bo za chwilę na murawie pojawi się kolejny debiutant, Piotr Madejski. Piłkarz Górnika Zabrze. Tymczasem nasi zawodnicy mieli kolejną okazję niewykorzystaną, a teraz już, proszę Państwa, zmiana w polskim zespole. Piotr Madejski, kolejny debiutant, wchodzi na boisko w miejsce Jakuba Wawrzyniaka. Zwłaszcza w pierwszej połowie Wawrzyniak pokazał się z dobrej strony, kilka ładnych akcji, jedno bardzo dobre dośrodkowanie do Pawła Broszka, w drugiej części już trochę słabiej, ale na pewno starał się, był aktywny w tym spotkaniu piłkarz Legii Warszawa. Teraz na ostatnie 9 minut wchodzi do gry właśnie Piotr Madejski. To jest, jeśli dobrze policzyłem, już chyba 6. zmiana w naszym zespole. Piotr Madejski, 24 lata, do Górnika Zabrze trafił z Arki Gdynia, ale tam zagrał tylko w jednym spotkaniu ligowym. Wcześniej był również piłkarzem Kutnika Kraków. No, a w Zabrzu stał się ważnym ogniwem swojego zespołu. To dostrzegli również trenerzy naszej kadry, którzy przecież obserwują spotkania ligowe, stąd też ta obecność Madejskiego w kadrze. Leo Benhaker przyglądał się naszym zawodnikom podczas tego tureckiego zgrupowania w trakcie treningów. Teraz jednak Kokoszka musi interweniować w taki właśnie sposób, bo dość niebezpieczna była ta akcja naszych rywali. Kilka dni spędzonych w Turcji to na pewno nie jest czas stracony dla tych debiutujących w kadrze zawodników, wręcz przeciwnie. Sporo się nauczyli, mówili nasi eksperci w studiu, w przerwie o tym systemie gry, o tym, że ta drużyna w pierwszej połowie przypominała stylem, systemem gry to, co gra nasza reprezentacja podczas tych najważniejszych spotkań, ta najsilniejsza, włącznie z piłkarzami z zagranicznych klubów. I to jest bardzo ważne we współczesnej piłce, aby te drużyny, bez względu na to, czy jest to reprezentacja młodzieżowa, czy reprezentacja juniorska, powielały jednak system gry preferowany i
prezentowany przez drużynę seniorów. Łatwiej wejść do zespołu młodym zawodnikom, jeśli wiedzą, o co chodzi, jeśli wiedzą, jak mają się ustawiać na boisku, jeśli wiedzą, w jaki sposób poruszać się, jak zagrywać. To jest na pewno łatwiejsze wejście dla wielu zawodników. Teraz dobre wyjście Boguskiego. Był jednak Rafał Boguski faulowany. I już gra rozpoczęta. Kokoszka na prawo do Kusia. Podkreślałem te ofensywne zapędy Marcina Kusia w drugiej połowie. No nie udało się wpisać na listę strzelców. Teraz już Kuś troszkę spokojniej. Zdaje sobie sprawę z tego, że musi asekurować Mariusza Pawelca. Ale Kuklis dobrze na prawo właśnie do Marcina Kusia. Majewski. Trochę za mocne to podanie do Boguckiego. Od wrzutu z autu rozpocznie reprezentacja Bośni i Hercegowiny. 85. minuta meczu. 1-0 dla biało-czerwonych. W pierwszym oficjalnym spotkaniu przeciwko drużynie Bośni i Hercegowiny. Nie zastanawiał się teraz Adam Kokoszka. Wybił piłkę daleko. W tych ostatnich minutach też trzeba bardzo uważać, bo choć rywal gra osłabiony, po czerwonej kartce dla jednego z piłkarzy reprezentacji Bośni i Hercegowiny, to jednak nasi zawodnicy muszą być bardzo czujni. To jest tylko 1-0. Nawet przypadkowa akcja może przynieść drużynie Bośni i Hercegowiny wyrównanie, a tego pewnie byśmy nie chcieli, bo jednak zawsze lepiej wygląda ta statystyka ze zwycięskimi spotkaniami, aniżeli z takimi, które kończą się remisem. Bośniacy od autu. No a teraz nasi piłkarze z kolei rozpoczną od wrzutu z autu. Tomasz Zachorski nie po raz pierwszy w tym meczu wygrany pojedynek główkowy. Grzelak. Jaka decyzja arbitra? To Bartłomiej Grzelak, zdaje się, faulował w tej sytuacji. Elwir Kuduzowicz. Oto raz jeszcze widzą Państwo powtórkę tej sytuacji. Twarde starcie, ale już wszystko jest w porządku. To też nie było celowe zagranie Bartłomieja Grzelaka. Jasmin Morankicz rozpoczyna grę drużyny Bośni i Hercegowiny. Pawełek! Był tam, zdaje się, w powietrzu faulowany. No, nie dostrzegł tego arbiter, ale na szczęście dla naszej drużyny pewnie złapał piłkę bramkarz Wisły Kraków. Kuklis. Potknął się teraz Kuś, ale wciąż piłka na boisku. No, moim zdaniem pomylił się, zresztą nie tylko moim zdaniem, a również zdaniem trenerów, którzy tutaj tuż obok stanowiska komentatorskiego mają swoją ławkę. Też protestowali w tej sytuacji. No ale takie pomyłki też zdarzają się. Czasem trzeba również sędziom wybaczyć. Są też ludzie i mają prawo do pomyłki, tym bardziej, że ta sytuacja właściwie niczego złego naszej drużynie nie przyniosła. Obronimy się teraz w tych ostatnich minutach tego spotkania. Przydałoby się jeszcze tak na osłodę jakieś zakończenie w postaci drugiego gola dla naszego zespołu. 6 zmian dokonanych w tym meczu przez Leo Benhakera, czyli zgodnie z tymi ustaleniami przedmeczowymi, zgodnie z tym, czego można dokonać w meczach międzypaństwowych, które są spotkaniami oficjalnymi. Mieliśmy zatem możliwość obejrzenia 17 piłkarzy z 24, których zabrał do Turcji Leo Benhaker. No pewnie teraz zacznie się analiza. Jedni będą bardziej zadowoleni, inni mniej z tego pobytu i z tego ostatniego spotkania, no ale pewne jest jedno, może mniej było to widoczne w drugiej połowie, ale w pierwszej części ta gra potwierdziła, że w Polsce też są talenty, nad którymi
warto czasem się zastanowić, które warto szlifować i na które warto stawiać, bo być może o przyszłości polskiej piłki będzie decydować właśnie kilku zawodników, których dziś oglądamy w tureckim Kundu. Tego im na pewno należy życzyć, aby się rozwijali, aby wkrótce byli filarami reprezentacji Polski. Droga do tego na pewno nie jest łatwa. Teraz jeszcze drużyna Bośni i Hercegowiny zdecydował się na mocny strzał. Ten, który nam dziś najczęściej zagrażał, czyli Edin Husic. Ale piłka przechodzi obok prawego słupka bramki Mariusza Pawełka. Jeszcze jedna zmiana będzie w ekipie Bośni i Hercegowiny. Dowiedzieliśmy się też, że to spotkanie zostanie przedłużone o 2 minuty. W miarę punktualnie zakończył pierwszą połowę tego spotkania turecki arbiter. Teraz 2 minuty. Kilka przerw w grze było, ale nie były to na tyle długie przerwy, aby to spotkanie musiało być przedłużone o więcej niż 2 minuty spotkania. Boguski. Bezpardonowo znów Boguski potraktowany tym razem przez George'a Cambera. Jeszcze jedna zmiana w drużynie Bośni i Hercegowiny. Semir Stilic wejdzie na boisko, a opuści je grający z numerem 10 Josip Lukaczewicz. Bardzo powoli Lukaczewicz zmierza do linii bocznej boiska. No jak tak dalej pójdzie, to upłynie właśnie ten dodatkowy czas i jego partner zespołu może nawet nie kopnąć piłki w tym spotkaniu. Semir Stilic na boisko. Tak nie, Emir Hadzic, przepraszam, z 18 zszedł, a więc za długo sobie w tym spotkaniu nie pograł. Schodzi również grający z numerem 8 Edin Husic. No jedyny piłkarz, którego zapamiętamy w drużynie Bośni i Hercegowiny, nie tylko z racji, chociaż nie, jednak inna decyzja. Pokazywał sędzia techniczny przed chwilą, że to gracz z numerem 8 ma zejść, ale jeszcze nie wprowadza na boisko Samira Bekricza. Nie wiem, czy zdąży, bo to już jest końcówka tego spotkania. Jeszcze według tych doliczonych minut, około minuty właśnie do zakończenia meczu. Grzelak. Jeszcze okazja do jednej akcji ofensywnej naszego zespołu. Dobrze jednak teraz poradzili sobie Bośniacy. No już prostymi środkami, długą piłką w kierunku Karalicza. Dobrze jednak nasi obrońcy. Wciąż przygotowany do zmiany Samir Bekric, no ale zdaje się, że on tylko wymarznie przy tej linii bocznej i już dziś na boisko nie wejdzie, bo ten czas tego spotkania nieuchronnie zbliża się do końca. No ale to jest zmartwienie Bośniaków. Wciąż przy piłce nasi zawodnicy. No i zgodnie z przewidywaniami Bekric na boisko nie wejdzie, a polska reprezentacja wygrywa dziś w Kundu z Bośnią i Hercegowiną 1-0. Na pewno ciekawsze i lepsze w wykonaniu biało-czerwonych było pierwsze 45 minut tego spotkania. W drugiej połowie było już trochę słabiej, ale mimo wszystko możemy być z tego meczu umiarkowanie zadowoleni. Są w Polsce piłkarze, na których warto stawiać i którzy być może w przyszłości będą stanowić o sile polskiej piłki. Drodzy Państwo, z Kundu to wszystko. Po golu Michała Golińskiego Polska lepsza od Bośni i Hercegowiny o 1 gola. A za uwagę dziękuję. Tomasz Jasina, przenosimy się do warszawskiego studia.